Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, która w zasadzie nie miała żadnego powodu, żeby odejść od katolicyzmu. Była świadomą, gorliwą katoliczką przez ponad pół wieku. Jednak w pewnym momencie zobaczyła, że niebo, do którego się wybiera, jest dla niej zamknięte. Witam cię, Zosiu. Witam. Nie byłaś taką typową niedzielną katoliczką, dlatego chciałam, żebyś opowiedziała, od jakiej strony znałaś katolicyzm. No więc ja byłam na bardzo gorliwą katoliczką i próbowałam wypełniać wszystkie nakazy, które Kościół katolicki stawia przed katolikiem. Uczęszczałam na wszystkie msze, które nawet i w tygodniu chodziłam do kościoła i pielgrzymki różne, nabożeństwa. Ja to wszystko odprawiałam od dzieciństwa, bo pochodzę z rodziny takiej katolickiej. Od babci się nauczyłam tego katolicyzmu, tej wiary, tej tradycji. I później, jak już wyszłam za mąż, to pilnowałam też swoich dzieci, też żeby były dopilnowane we wszystkich tych sprawach, które katolika obowiązują. Więc ja myślałam, że przestrzegając tych wszystkich zasad, że ja pójdę do nieba, no bo byłam w zasadzie dobrym człowiekiem. Nie miałam ciężkich grzechów, były tylko te grzechy lekkie. Więc no myślałam o tym i o czyśćcu myślałam, no już tak zadufana w sobie nie byłam, że myślałam, że od razu pójdę do tego nieba. No ale myślałam sobie czyściec, więc jakoś tam się przewracam w tym czyśćcu, w tym ogniu piekielnym i w końcu do nieba pójdę. No przecież, no jak mnie Bóg miałby nie wziąć do nieba? Przecież żadnych złych rzeczy nie robiłam. Przestrzegałam wszystkich zasad. Byłam, no naprawdę byłam gorliwą katoliczką. Znałam ten oficjalny, to właśnie te msze, pielgrzymki, więc taki powierzchowny trochę. Ale też jeszcze przyjaźniłam się jako katoliczka z swoim proboszczem w parafii, bo mąż był konserwatorem, więc nasze kontakty były takie dosyć bliskie, więc widziałam ten taki katolicyzm bez taki nieduchowy w ogóle. Ja miałam potrzebę rozmawiania o Bogu, więc myślałam, że przyjaźniąc się z takimi osobami, no będę miała okazję rozmawiać o Bogu, bo ja czytałam Biblię i będąc katoliczką i chciałam tego Boga poznawać, takiego jaki On jest w Biblii, więc ja zawsze wierzyłam, że Bóg stworzył świat. Ja nie miałam nigdy wątpliwości tych ewolucyjnych, więc mnie to zdziwiło, jak podjęłam temat właśnie z proboszczem na temat ewolucji, więc byłam strasznie zdziwiona, jak usłyszałam, że to no Bóg owszem, zaingerował, no ale była ewolucja. Bóg zaczął, ale była ewolucja, więc ja już wtedy się wycofałam i no nie było tych rozmów. Ale jeszcze ja angażowałam się bardzo w życie Kościoła katolickiego, że jako dorosła kobieta już mając dorosłe dzieci. Jeździłam na spotkania, koła biblijne, spotkanie z biskupem. Mieliśmy takiego biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego i on organizował spotkania biblijne pod takim hasłem Chrzest w życiu misji Kościoła. Więc ja ze Starym Testamentem byłam w miarę dobrze zapoznana, bo akurat to zaczynaliśmy od Starego Testamentu. Pierwsze wątpliwości takie z tym kultem maryjnym, to właśnie biskup Kiernikowski tak jakby troszeczkę takie światełko się zapaliło, bo on próbował wprowadzać u nas w diecezji, żeby ten kult Jezusa był, żeby taki bardziej był chrystocentryczny ten kościół, a nie maryjny, więc on spotykając się z ludźmi, którzy wiedział, że czytają Biblię, że troszeczkę obeznani, więc on sobie pozwalał na więcej mówienia do nas i on krytykował bardzo tą tradycję taką zabobonną w ten kult maryjny. On tak jakby tego nie pochwalał. Jeździłam na, no musiałam przejść szkolenie, egzamin zdałam na lektora, na osobę, która w trakcie mszy czyta Biblię. Co prawda nie Ewangelię, ale czytania pierwsze, ewentualnie drugie, więc ja byłam w parafii lektorem. I
i byłam takim gorliwym lektorem, bo ja się przygotowywałam wcześniej w domu, już wiedziałam, jakie będzie czytanie, więc się przygotowywałam, żeby samemu zrozumieć, co czytam, potem, żeby inni zrozumieli tą treść wypowiadaną, ale no nie wiem, ja znałam tą Biblię, ale wierzyłam ślepo w to, co Kościół mówi, że to jest prawda, nie zagłębiałam się zbyt mocno, nie zagłębiałam się, bo uważałam, że są teolodzy i Kościół wie lepiej ta cała interpretacja. Ja wiedziałam, że istnieje Kościół protestancki, że był Luter, że... Ale ja się w ogóle tym nie interesowałam. Dla mnie Kościół katolicki był jedyny, który prowadzi do zbawienia. Wspomniałaś o tym, że znałaś tego proboszcza trochę od zaplecza i ten katolicyzm, nie tylko ten oficjalny, był ci znany, ale również to życie takie codzienne tych osób, które ciebie prowadziły między innymi. Powiedz, czy to wprowadzało jakiegoś rodzaju wątpliwości w twoje życie duchowe, czy raczej pogłębiało twoją wiarę? No właśnie nie. No ono mnie tak... Ja się zastanawiałam, no jak może proboszcz, ksiądz, który jest właśnie po to nie żonaty, nie ma żony, nie ma dzieci, że on powinien całą swoją energię poświęcać i na spotykanie z wiernymi, na mówienie o Bogu, o napominaniu, więc, bo ja czytając Biblię, więc wyobrażam sobie, że to właśnie taka rola jest księdza, nie tylko odprawianie mszy, ale właśnie mówienie o grzechach, o tym, jak ludzie źle robią, co się nie powinno robić, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba, a ja tego nie widziałam, ale to nie chodzi nawet o tego proboszcza, tego ostatniego, więc tych innych księży, którzy wcześniej byli w mojej parafii, może bardziej mnie bulwersowali niż akurat ten proboszcz. No. Więc, ale ja zawsze mówiłam, że ja nie chodzę do kościoła dla księdza, tylko chodzę dla Boga, więc ja nawet nie myślałam rozliczać, no bo jak mogłam, ja taki zwykły człowiek, prostaczek, mogłam rozliczać księdza, więc ja uznawałam, że ja chodzę dla Boga do kościoła, nie chodzę dla księdza, więc tak to wyglądało. A czy były jakieś wątpliwości, które gdzieś tam były zasiewane w twoim sercu co do katolicyzmu? Przez bardzo, bardzo długi okres czasu nie. Nie miałam żadnych wątpliwości co do swojej drogi życiowej. Nawet taką maksymę miałam, że w jakiej się urodziłam, wierzę w takiej umrę, więc no bo przecież też rozmawiałam często, przychodzili świadkowie Jehowi, więc ja rozmawiałam z nimi, ja nie wypraszałam i nie obrażałam tych osób, więc ja z nimi rozmawiałam i uważałam, że jeżeli ktoś już się urodził w jakiejś wierze, no to powinien w tej wierze umrzeć. I tak też rozmawiałam z tymi osobami, twierdzą, że dlaczego one zmieniły wiarę, będąc katolikami, przypuśćmy, i zmieniły na wiarę, że to takie trochę nie godzi się. Jeżeli ktoś urodził się, no więc już niech sobie będzie tym świadkiem Jehowy. Więc moje takie proste myślenie było, więc myślałam, że umrę jako katoliczka i że pójdę do czyśćca. I tam zapłacą za mnie kilka mszy, zapłacą trochę za moich grzechów i nie martwiłam się, że pójdę do piekła. W ogóle nawet nie myślałam o tym, że ja do piekła pójdę. Długo, długo było nic, ale mam koleżankę z pracy. Więc ona była i katoliczką, byłym świadkiem Jehowy, więc i jeszcze byłyśmy w konflikcie kiedyś, więc ona, mówiąc o kulcie maryjnym, pracowałyśmy, no bała się coś więcej powiedzieć, żeby mnie nie urazić, wiedząc, że jestem taką katoliczką zaciekłą. Więc ona mi tylko temat podała i się wycofała. A ja, chcąc jej udowodnić, też i o czyściu tam była mowa, i chcąc jej udowodnić, że ona nie ma racji, zaczęłam szukać fragmentów w Biblii, no bo nie wierzyłam, no jak to, nie ma fragmentów w Biblii, ciągle się powołują na Biblię, więc, ale nigdy nie sprawdzałam tych podanych fragmentów, tylko no, na wiarę wierzyłam, że tam, więc zaczęłam szukać w internecie fragmenty, które by utwierdzały ten kult maryjny, więc ja po prostu nie znalazłam tych żadnych tekstów. Te teksty, które były podane jako dowód, że na kult maryjny, że Maria jest tą
tak zwaną odkupicielką, ja tego nie znalazłam. Ja czytałam teksty, ja zupełnie co innego czytałam, ja nie widziałam tam, że to, że Maria jest pośredniczką do Jezusa, do Boga właściwie. W sumie to ja nawet i nie wierzę, myślałam, że w Kościele katolickim nie ma obowiązku kultu maryjnego. Ja cały czas byłam przekonana, bo nie byłam taka strasznie maryjna, bardziej byłam jednak chrystocentryczna. Więc ja myślałam, że nie mam obowiązku w Kościele katolickim wierzyć w ten kult maryjny, że wystarczy, że jak będę wierzyć w Jezusa, w Boga, no to to wystarczy w tym kulcie katolickim. Więc tutaj się zaczęły wątpliwości i ja już wtedy zaczęłam szukać. Wtedy już się zaczęły rodzić się wątpliwości, że coś jest nie tak. No i znalazłam to drugie przykazanie, które jest w Starym Testamencie, no takie najdłuższe przykazanie ze wszystkich przykazań, którego nie ma w katolicyzmie, więc z tymi obrazami, z tym po prostu już wtedy zaczęło mnie kiełkować, ale w międzyczasie ja już Boga prosiłam o prawdę, ja się modliłam swoimi słowami wieczorami, chociaż ja nie miałam powodu, bo nie działy się żadne jakieś traumatyczne rzeczy w moim życiu. Moje życie było dobre, więc ja nie miałam powodu, żeby Boga błagać, ale jednak ciągnęło mnie do prawdy. Ja chciałam tę prawdę poznać, bo już miałam wątpliwości i prosiłam Boga o to, żebym poznała prawdę. I tą prawdę w końcu poznałam. To właśnie gdybyś mogła powiedzieć, w jaki sposób Bóg odpowiedział na to twoje wezwanie? Gdzie cię skierował? Powiem tak. Koleżanka podpowiedziała mi, że jest taki program patriotyczny. Idź pod prąd. A będąc od dziecka, ja naprawdę byłam taką osobą patriotyczną. Ja tam opiekowałam się grobami żołnierzy. Był taki grup ludzi, którzy zamarszli w transporcie, to byli Żydzi. Ja też tym grobem przy torach kolejowych jako młoda dziewczyna chodziłam, opiekowałyśmy się z koleżankami. Więc ja byłam taka bardzo nastawiona patriotycznie. Więc jak mi podpowiedziała ten program, on mi bardzo podpasował. A najbardziej mi się podobało właśnie, jak pastora zobaczyłam, bo i usłyszałam, jak z tą Biblią zaczął wymachiwać, więc to w ogóle mnie to nie zraziło, bo ja cały czas uważałam, że katolik powinien mieszać się do polityki. Moje myślenie było cały czas takie, no bo jaki będzie świat, jeżeli ludzie wierzący nie będą się mieszać do polityki. Więc to, jak zobaczyłam, że się miesza do polityki i do tego jeszcze powołuje się na prawdy Boże, no to było to takie jakby eureka, jakby odkrycie jakiegoś nowego lądu, że jeszcze są ludzie tacy, którzy tak myślą, bo będąc w katolicyzmie, to przecież nawet o Bogu nie można, już o Biblii, o rozmawianiu, no to już, no, to już w ogóle nie ma takiej opcji, żeby można było rozmawiać o Bogu, co w Biblii jest napisane, a ja cały czas myślałam, że Biblia to jest Słowo Boże, nigdy w to nie wątpiłam, więc ja przynajmniej z tym nie miałam problemu, że tam coś zapisane, to tam jest prawda. Chociaż były takie momenty, że tak myślałam, że przecież tego nie da się tak no, dosłownie czytać, tylko że trzeba to interpretować. Co myślałaś o swoim zbawieniu, będąc w katolicyzmie? W jaki sposób chciałaś trafić do nieba? No po prostu, wykonując wszystkie polecenia i wszystkie zakony, myślałam, że pójdę do nieba, że nie jestem wcale złym człowiekiem, że uważałam się za bardzo dobrą osobą. No bo przecież jest w katolicyzmie poszczególnienie takie, że są i lekkie, ciężkie grzechy, a tych ciężkich grzechów, tak prawdę mówiąc, to ja nie miałam tych ciężkich grzechów, chociaż właściwie to ja tam trudno było zgadnąć, co to jest ten ciężki grzech. No nie wiem, no nie kradłam, nikogo nie zabiłam, no tak myślałam o sobie, no więc co tam, jak tam czasami coś skłamałam albo... To takie naprawdę były takie prozaiczne. Ja w ogóle nie czułam się, nawet jak do tej Komunii Świętej chodziłam, no to nawet nie musiałam się spowiadać, no bo przecież te lekkie grzechy to nawet nie trzeba było się spowiadać, bo księża przecież nawet tak utwierdzali, że to jest nic takiego, no bo człowiek nie jest w stanie, żeby nie być całkowicie bez grzechu w tej łasce uświęcającej. Więc ja nie wiedziałam, jak to być w tej łasce uświęcającej cały czas. No wiadomo, jak się człowiek wyspowiadał, no to przez chwilę był
jak na kogoś krzywo nie spojrzą, jak szedł od tego konfesjonału, bo albo ktoś na ciebie nie spojrzał. Już można było tą łaskę uświęcającą utracić. Więc ja myślałam, że przez czyście ja się dostanę, że nie jestem złą osobą, że przestrzegam wszystkich zasad, aż nawet więcej niż potrzeba, bo w kościele wystarczy być przecież raz w roku w kościele na Wielkanoc i być u komunii i u spowiedzi świętej. Więc no, ja robiłam tego aż nadto. Chodziłam na pielgrzymki, do Kodnia chodziłam na pielgrzymki, bo do Częstochowy jeździłam, często jeździliśmy z mężem i z taką koleżanką, więc czytałam, byłam lektorem, czytałam Pismo Święte, no, starałam się żyć z prawdami Bożymi. To nie to, że ja nie brałam ich pod uwagę. Ja brałam, ja chciałam się Bogu podobać. I więc myślałam, że ja sobie zapracuję na to niebo i to zrobię jeszcze i tutaj pojadę, tu się pomodlę, tutaj dobry uczynek zrobię, tu komuś pomogę, no bo tak, no tak ja widziałam, tak, taką drogę do nieba tak widziałam. Mimo, że mnie zastanawiało ta scena, jak Jezus wisiał na krzyżu z tymi łotrami, że tamten łotr jeden został od razu zbawiony. Nic nie trzeba było, ale wtedy ja się nad tym nie zastanawiałam. Po prostu nie drążyłam tego tematu. Ale to tak trochę mnie to zastanawiało, że ten jeden od razu poszedł do nieba. A gdzie ten czyśćce? Przecież był łotrem. Więc ja myślałam, że Kościół katolicki jest jedynym kościołem, który prowadzi do zbawienia, że nie ma innych kościołów, że inne kościoły to są uzurpatorzy. A Kościół katolicki to jest właśnie ten kościół apostolski, to jest, który idzie od pierwszego apostoła, że to jest tak jakby kontynuacja i tylko z tym kościołem i tylko przez ten kościół mogę być i w tym kościele mogę być zbawiona przez mszę, przez nawet już jak nawet i myślałam o pogrzebie tym katolickim, więc ja nie miałam wątpliwości. Ja nie miałam wątpliwości, że tylko i wyłącznie że Kościół mnie zbawił, bo nie myślałam w kategoriach, że mnie będzie zbawiał Jezus, tylko że zbawi mnie Kościół. Owszem, ja modliłam się do Boga, ale do Jezusa to naprawdę okazjonalnie, to już naprawdę, ja nie wiem, bardzo rzadko się modliłam. Jako tak jeszcze teraz czasami mam problem ze zwracaniem się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, bo ja wiem, że On już, że to On za mnie zapłacił za moje grzechy, że to On umarł za moje grzechy na krzyżu i to On zapłacił wszystko, co było do zapłacenia za moje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy, ale to jest tak wryte w psychikę człowieka tyle lat, 50 lat takiego wymawiania, że człowiek sam może coś zrobić, to jest, no, jest ciężko. A co cię przekonywało do tego, że to jednak nie w kościele jest zbawienie, że to nie kościół gwarantuje swoim wiernym zbawienie? Wszystko się zaczęło od jak zawołałam do Jezusa Chrystusa o zbawienie, bo do momentu, gdy nie wołałam, tylko czytałam Biblię, interesowałam się, prosiłam o prawdę, nic się takiego nie działo. Owszem, ja byłam... Interesowałam się różnymi, czytałam, szukałam w internecie. Już wtedy byłam tak jakby rozbudzona bardzo, ale do momentu, gdy nie zawołałam do Jezusa Chrystusa, właśnie słuchając któregoś z nie nauczeń, tylko chyba z warsztatów biblijnych pastora słuchałam i on tam mówił o tym, że trzeba się, że to Jezus zbawił, że to przez Niego, więc ja nawet jeszcze ja w Biblii tych fragmentów nie widziałam. Czytając Biblię, ja ich tych fragmentów nie widziałam, gdzie tam jest, że Jezus jest jedyną drogą. Więc ja jak zawołałam do Jezusa Chrystusa, to tak jakby się coś przekręciło. Ja już nie mogłam chodzić do kościoła. Ja chodziłam do kościoła, bo myślałam sobie, że no a co to takiego się stanie? No przecież tutaj zawołałam do Jezusa Chrystusa, przecież taki sam Bóg i w kościele katolickim Bóg i tam też Bóg, no przecież też na Biblii się przecież powołują. Ale już jak zaczęłam bardziej czytać, wdrażać się w listy, w dzieje apostolskie, więc już nie mogłam słuchać tego, co się na tych mszach wyprawia. Więc najpierw to był taki etap, to może rok trwało, być może dłużej, że ja nie odmawiałam modlitw Maryjnych. Jak byłam na mszy czy na jakichś uroczystościach, to ja już do Maryi się nie modliłam. Ale później inne modlitwy dochodziły, których też już nie mogłam
powtarzać i nie mogłam w nich uczestniczyć. I tak się zastanawiałam, co robić. To nie było takie proste, żeby zrezygnować z tej wiary tak zwanych ojców, więc, ale pogłębiałam swoją znajomość Biblii, poznawałam bardziej Biblię, czytałam, interesowałam się i zaczęłam dostrzegać w Biblii, że tam pisze, że tylko i wyłącznie zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, że tylko w imieniu Jezus jest zbawienie, że nie ma innych pośredników, jak tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Ja jak zaczęłam czytać, to euforia jakaś mnie opanowała. Ja byłam jak moi rodzice to mówili, że ja zwariowałam, bo to było jak coś, nie wiem, coś wspaniałego, że ja nie mogłam tego zrozumieć, że ja tego wcześniej nie widziałam, że ja tego nie czytałam. I się zastanawiałam, jak tutaj z tym kościołem katolickim jak odejść. Być może odeszłabym wcześniej, ale miałam konflikt z księdzem, więc i nie, no jeszcze nie byłam taka na 100% pewna, bo jednak to ja wiedziałam, że to będzie krok poważny i że to nie są jakieś żarty z mojej strony, więc nie chciałam, żeby ktoś pomyślał, że to ze względu na osobiste jakieś niesnaski ja zrezygnowałam z kościoła katolickiego i przestałam chodzić do kościoła. Więc jeszcze tam co jakiś czas chodziłam, ale na nauczaniu chyba albo na tym dowiedziałam się, że jeżeli wierzę, że tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i tylko przez Niego, to nie mogę należeć do kościoła katolickiego. No, Sobór Trydencki, kanon 12, wyraźnie tam pisze. Jak ja to przeczytałam, no kilka razy to czytałam, bo nie mogłam w to uwierzyć, że ten kościół katolicki, który się powołuje na Biblię, no ten Jezus też jest w tak zwanym tabernakulum, czy tam jeszcze gdzieś, a on zabrania ludziom wierzyć w jedyną zbawczość Jezusa Chrystusa, że jeżeli ktoś tak wierzy, to nie może należeć do kościoła katolickiego i już od razu jest wyłączany, więc ja nie miałam problemu, bo ja już poczułam się wtedy wyłączona z kościoła katolickiego. I przestałam już wtedy całkowicie już chodzić. Powiedz jeszcze, w jaki sposób doszłaś do takiego przekonania o własnej grzeszności, bo wspomniałaś o tym, że zwróciłaś się do Jezusa z prośbą o przebaczenie twoich grzechów, ale mówiłaś też o tym, że uważałaś się ogólnie za osobę dobrą, która nie ma na sumieniu grzechów ciężkich. No, wołając do Jezusa Chrystusa o zbawienie, poznałam, że każdy grzech, bo już czytałam Biblię, że nawet jeden grzech obraża Boga i że nie ma grzechów lekkich, ciężkich, tylko każdy grzech obraża Boga. Każdy grzech, jak Jezus wisiał na krzyżu, to go tam smagał, że Jezus ten mój grzech każdy czuł na swoim ciele, że on umierał za ten mój grzech i on już wtedy ten grzech nie był taki lekki, tylko on naprawdę stawał się bardzo ciężkim grzechem. Człowiek zasługuje jednym grzechem na śmierć. To właśnie to sobie uświadomiłam, że jednym grzechem ja już zasługuję na śmierć. Powiedziałaś o tych swoich wahaniach związanych z odejściem z katolicyzmu, że z jednej strony już rozumiałaś, jak wiele jest kłamstwa, że jest właśnie ten kult maryjny, czy jakieś inne praktyki, których nie umiałaś połączyć z Biblią, ale co zadecydowało, że zdecydowałaś jednak zrobić ten krok i porzucić ten kościół, o którym mówiłaś, że w nim jednak umrzesz, że wiary ojców się nie porzuca? To trudno powiedzieć, to wiele rzeczy się na to złożyło, ale najważniejsze to właśnie ta informacja, ta wiedza, że jeżeli tak jak wierzę w Jezusa Chrystusa, że On jest jedynym Zbawicielem i że nie trzeba nic więcej oprócz tylko tej wiary w to, co zrobił Jezus na krzyżu, że jestem zbawiona, że już jestem zbawiona. Nie potrzeba tego wszystkiego, że to jest tak jakby wielka obłuda. To jest tak jakby garb człowiekowi nałożony i ten, że ja w ogóle Boga nie poznałam, będąc tym garbem, ja w ogóle Boga nie znałam. A zrzucając to wszystko, ja się uwolniłam. Więc ja już jak podjęłam decyzję, to ja nie bałam się. Po prostu podjęłam decyzję
I się już nie bałam, powiedziałam w domu mężowi, powiedziałam rodzicom. Także no, wiedziałam, że mogą być konsekwencje, bo to nie jest takie normalne, żeby nie chodzić do kościoła, bo wystarczy raz w roku pójść, a możesz robić sobie co chcesz. A ja już wtedy powiedziałam, że nie, ja już wypisuję się, nie chcę należeć do tego kościoła, że ja już mam swój kościół, kościół biblijny, że ja będę w tym kościele wzrastać. Dlaczego uważasz, że to, co znalazłaś, to była prawda, natomiast to, w czym żyłaś, to było kłamstwo? Czy rzeczywiście można mieć taką pewność, że wybrałaś właściwą drogę do Boga? Czy tych dróg nie ma po prostu wiele? Bo to jest częsty taki zarzut, że dróg do Boga jest bardzo wiele, każdy musi znaleźć swoją drogę, a ty wybrałaś jedną drogę i uważasz, że ona jest prawdziwa. Dlaczego? Dlatego, że tak jest napisane w Biblii. Jak zaczęłam czytać Biblię, jeżeli ja wierzę, że to jest Słowo Boże, więc, że tam jest zapisana prawda, że tam jest zapisane to, co Bóg mówi wszystkim ludziom, swoje słowo, swoje prawdy, no więc ja nie miałam wątpliwości, bo jak już zaczęłam czytać Biblię, ja po nawróceniu, jak otworzyły mi się oczy, ile tam fragmentów i całości jest o tej jedynozbawczości w Jezusie Chrystusie, gdzie tam nie ma żadnej mowy o żadnych sakramentach, tam... I jak zaczęłam czytać i tak wdrażać się, to punkt po punkcie dochodziły różne rzeczy, gdzie Kościół katolicki nie tylko przekręcał, to niektóre prawdy wręcz odwracał. Tak jakby zupełnie co innego głosił, niż głosi Słowo Boże. Więc no, mnóstwo rzeczy, choćby nawet chrzest niemowląt. Jaki biskup powinien być? Ja byłam w szoku, jak przeczytałam, jaki biskup powinien być. No, nawet i ci pośrednicy do Boga. No przecież nie ma, jest jeden pośrednik, a w kościele tych pośredników jest no multum. Przecież jest świąt maryjnych to ze dwa, trzy w ciągu miesiąca. Doczytałam się o tym, że Jezus raz na zawsze. I to przecież się czyta, to nie to, że jakaś prawda ukryta. To nie jest prawda ukryta, nawet w katolicyzmie, że Jezus raz na zawsze oddał i złożył ofiarę, a tutaj trzeba było chodzić, no, te ofiary bez końca. No nie wiem, coś jeszcze, że Jezus jest tą skałą, a nie Piotr. No, to jest to tak, jak się zacznie czytać, jak się zacznie chcieć poznawać, co tam w tym Słowie Bożym napisane, to ono wszystko wyjdzie, ale to trzeba wtedy chcieć prawdy, bo bez tego nie zrobi się kroku do przodu. Powiedziałaś o tym, że poinformowałaś swoją rodzinę, swojego męża, swoje dzieci o tym, że porzucasz Kościół katolicki. Czy mogłabyś powiedzieć o takich zmianach w swoim życiu, które zaszły właśnie dzięki temu, że uwierzyłaś w Jezusa i otrzymałaś moc Jego Ducha do swojego życia? Czym to się przejawiało później? To jest tak, jeszcze zanim powiedziałam, to już moi najbliżsi wiedzieli, że coś się dzieje ze mną innego. Ja po prostu nie mogłam przestać mówić o Jezusie, o zbawieniu, o tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Ja po prostu nie mogłam przestać mówić, a ja wszystkim chciałam powiedzieć, że to taka wspaniała nowina, że to Jezus za darmo, z łaski, że nie trzeba nic robić, że słuchajcie, ja byłam zdziwiona, że nikt mnie nie rozumie, więc to już moja rodzina wiedziała, że coś się ze mną dzieje, ale oni mi proponowali, żebym ja no, sobie była tą chrześcijanką biblijną, ale sobie chodziła do kościoła i nikomu tam to nie, w ogóle by im to nie przeszkadzało, a ja jednak zdecydowałam się odejść, więc u mnie no wiele się zmieniło w życiu, bo ja czytając Biblię, ja zobaczyłam swoją rolę jako żony, więc myślę, że ja byłam zawsze uległą kobietą, może bardziej ze strachu i z charakteru, więc ja musiałam dużo pracy włożyć w to, żeby mój mąż zobaczył we mnie uległą kobietę w Bogu, w Jezusie Chrystusie, że to ja dla Boga robię i że to robię z przyjemnością, że chcę sprawiać przyjemność mojemu mężowi, bo go kocham, bo on jest głową postawioną przez Boga nade mną, więc no, trochę czasu mi to zajęło. Z kolei
U mnie zmieniły się modlitwy. Ja dużo więcej zaczęłam się modlić swoimi słowami. Zaczęłam uczyć się rozmawiać z Bogiem, bo ja przedtem to nie umiałam. W ogóle ja bardzo skrótowo z Bogiem rozmawiałam, no ewentualnie pacierze jeszcze kiedyś. Ale no to nauczyłam się z Bogiem rozmawiać. Ja poczułam głód czytania Słowa Bożego. Ja każda wolna chwila w pracy miałam taką małą Biblię i sobie czytałam, zakreślałam. No po prostu to jest tak jakby inny wymiar. To jest tak, jest Bóg cały czas gdzieś w orbicie, że Jezus, Bóg jest w orbicie, Jego Słowo, że cały czas o tym się myśli, koncentruje. Takie rzeczy przyziemne, one są ważne, bo wiadomo, obowiązki domowe trzeba wypełniać, no i będąc tą dobrą żoną, trzeba te obowiązki wypełniać, ale one już nie były tak jakby pierwszoplanowe, nie były pierwszoplanowe zakupy, nie były pierwszoplanowe remonty i tam jakieś różne wszystkie inne rzeczy, a nawet i stroje, ubieranie się, malowanie, no po prostu to nikt mi tego nic nie narzucił, tylko ono tak jakby wszystko samo odeszło. No i nauczyłam się też poznawać swoją grzeszność, że to nie jest takie proste walczyć z grzechem, że grzech to jest bardzo taka ciężka sprawa i że nie mając wsparcia w Kościele, w siostrach i w braciach i w Słowie Bożym, w studiowaniu, w czytaniu, jak sobie radzić z tym wszystkim, więc to też dopiero zaczęłam poznawać, jaka jestem grzeszna, mimo że już wiem, że jestem zbawiona, ale no, bo ja chcę teraz Jezusowi się przypodobać, chcę, żeby być Jego światłem, Jego solą. No ciężka to jest sprawa i wbrew pozorom, no ciężko jest walczyć ze swoimi grzechami. To nie jest takie łatwe. To rzeczywiście chyba dużo musiało się zmienić w Tobie od tej kobiety, która na mszy czytała Słowo Boże, do poznania tej roli, jaką Bóg przeznaczył kobiecie, że w zasadzie kobieta nie może nauczać, czytając między innymi publicznie Słowa Bożego wśród innych wierzących, tam gdzie są mężczyźni. Także to była chyba rzeczywiście bardzo duża zmiana. A jeszcze, gdybyś mogła odpowiedzieć komuś, czym jest wiara? Jak ty rozumiesz wiarę? Ponieważ w katolicyzmie jest takie powiedzenie, że człowiek może nie mieć daru wiary. Czy to rzeczywiście jest coś, co pochodzi od Boga, czy pochodzi od nas? Tak, myślałam, że wiara to jest jakiś dar, no i myślałam, że ja tego daru nie mam, bo ja nie rozumiałam tego daru, no jaki to jest dar wiary, no ja wierzyłam w Boga, ale jakichś takich egzaltacji, czy jakichś tam uniesień, no nie miałam, tak sobie wyobrażałam, że to wiara, coś takiego. Dla mnie teraz wiara to jest zaufanie takie bezgraniczne Bogu, zaufanie temu, co Bóg objawił w swoim słowie, co zapisane jest w Biblii, że Jezus zmartwychwstał i że to napisane jest, że to jest dowód na to, więc ja teraz tak wierzę, bardziej rozumiem i wierzę w to, że co Bóg powiedział, czego sprawdzić nawet nie mogę, ale wierzę, no, że to Bóg powiedział, więc ja w to wierzę, bo to jest zapisane w Jego Słowie. No, teraz tak to wiarę rozumiem. A jeszcze gdybyś mogła powiedzieć, w jaki sposób można przejść od tej wiedzy o Jezusie, no bo w sumie w katolicyzmie dużo się słyszy o Jezusie, że był, że umarł, że zmartwychwstał, że przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, a jednak jest pewien przeskok między tym, co się wie, a tym, w jaki sposób się wierzy, jak się to przyjmie osobiście. Jak ty byś mogła wyjaśnić tym katolikom, którzy teraz tego słuchają, jakie jest to przejście od wiedzy do wiary? No to jest takie przejście, że w katolicyzmie nie woła się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa o zbawienie. Tam są jeszcze pośrednicy do Jezusa Chrystusa, a ja zawołałam bezpośrednio do Niego, tak jak w Księdze Apokalipsie albo Objawieniu, pisze, że kto stoi, że Jezus stoi, puka i jeżeli ktoś go zaprosi, on przyjdzie, będzie z nim wieczerzał, a ten ktoś z nim razem będzie, więc ja go zaprosiłam i to jest ta różnica, że ja już miałam pewność, że Jezus jest, przyszedł do mnie, że ja go zaprosiłam i on już jest ze mną, że on już mnie zbawił i ja już się nie mam czego martwić, więc już nie potrzeba mi żadnych innych pośredników.
To jest taka prawda dosyć prosta, ale no bardzo ciężko ją było zrozumieć, bo to też jest na rozum. To nie tylko jest, że jakaś wiara, tylko to trzeba było rozumem przemyśleć i Boga zaprosić, Jezusa Chrystusa zaprosić do swojego życia, powiedzieć: Jezu, zbaw mnie, a nie rób ze mną co chcesz, tylko Jezu, zbaw mnie, bo ja w katolicyzmie to też często tak rozmawiałam z Bogiem: Jezu, rób ze mną co chcesz, nie? Ale nigdy Go nie zapraszałam do swojego serca, żeby mnie zbawił bezpośrednio. Właśnie to jest ta zasadnicza różnica, bo o Jezusie się wie coś, co On zrobił. Ale tam nawet jak spotykałam się na tych spotkaniach z księdzem biskupem, tam też nie było nigdy mowy o tym, żeby zawołać osobiście do Jezusa Chrystusa i poprosić o zbawienie. Tam o zbawienie trzeba było sobie zapracować. Cały czas trzeba zapracowywać na zbawienie. To jest ta różnica. Jeszcze gdybyś mogła odnieść się do tego, co powiedziałaś wcześniej, że gdy w Twoim sercu pojawiły się wątpliwości, to zaczęłaś prosić Boga o mądrość, o to, żeby dał Ci poznać prawdę. Czy Bóg wysłuchuje ludzi niewierzących? No oczywiście, że wysłuchuje, bo jeszcze nawet nie znając, nie prosząc jeszcze o prawdę, to też przecież wiele razy modliłam się, tylko że modliłam się do Jezusa i wysłuchiwał moich próśb, a to jak prosiłam niewierząca o to, żeby mi dał poznać prawdę, więc on mi dał poznać prawdę, on mnie przygotował, postawił na mojej drodze ludzi, dał mi do myślenia krótkimi jakimiś takimi, no nie wiem, punkcikami takimi, że mnie że mnie różne rzeczy zastanawiały, więc ja krok po kroku Bóg mnie moich próśb wysłuchiwał. Byłam otwarta, moje serce było otwarte na Jego prawdę i więc jeszcze nie będąc nawrócona, niewierząca, Bóg wysłuchał mojej prośby. Myślę, że i innych ludzi też wysłuchuje, bo każdy, kto nie był nawrócony, był niewierzący. Także Bóg jest dobry zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących, że opiekuje się wszystkimi ludźmi. Rzeczywiście ci, którzy Go szukają, na pewno Go znajdują. To jeszcze tylko, gdybyś mogła odnieść się do tego przekonania takiego powszechnego katolików, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym tym szafarzem zbawienia, że poza nim nie ma zbawienia. Jakbyś przekonała takiego byłego współbrata, że to nieprawda? No po pierwsze to trzeba zacząć czytać Biblię. Poznawać, co Bóg mówi do człowieka. A co mówi Kościół katolicki? Po prostu trzeba poznać też Kościół katolicki. Jakie on ma doktryny, w co on każe ludziom wierzyć i jakie to jest umotywowanie biblijne. Bo jeżeli człowiek nie zechce tego poznać, no więc nie będzie mógł się nawrócić, no bo jednak potrzebna jest wiedza, a nie jakaś wiara taka, no łaska wiary. Tylko jednak Bóg nam dał rozum po to, żebyśmy z tego rozumu korzystali i czytali i sami sprawdzali, żeby nie wierzyć żadnemu człowiekowi, bo ja nie uwierzyłam pastorowi od razu, bo ja sama sprawdzałam, co jest napisane. To była dosyć długa droga. To nie było takie proste, że już, o, eureka, ja już wiem, że Kościół katolicki jest zły. Nie, to była bardzo długa droga. Ja musiałam poznawać wiele rzeczy. No ale ja chciałam poznać. Ja poznałam też doktrynę tak dogłębnie katolicką, w jakie rzeczy każe wierzyć, że zbawienie to jest sakramenty potrzebne i chrzest do zbawienia, że i należy modlić się też do Marii, mimo że się mówi, że się nie modli do Marii, ale przecież modlitwy są do Marii. Więc to wszystko są warunki, żeby uzyskać zbawienie, msze, ofiary te niekończące się. No więc to jest bardzo taki duży garb nałożony na człowieka, że on naprawdę nie ma czasu tak spokojnie myśleć o Bogu, bo musi wypełniać te różne nakazy. Więc ja proponuję poznać, bo ja poznałam doktrynę, interesowałam się i tym sposobem odkryłam prawdę, nie tylko samą Biblię, ale też interesowałam się, jaką ma doktrynę Kościół katolicki, co on każe wierzyć i jak on widzi, bo co zauważyłam, że w Kościele katolickim to na pierwszym miejscu to nie jest Biblia, tylko nauczycielski urząd Kościoła, coś,
co ludzie wymyślają. Więc narzucone wiele rzeczy, których wymyślili ludzie. Jak rozmawiałam czasami z katolikami, to mi bardzo uderzyło, że nie powołują się na Biblię, na słowa, co zapisane są w Biblii, tylko na wypowiedzi jakichś albo świętych, albo jakichś mędrców, więc na to się ciągle powołują, a nie powołują się na Biblię, że Biblia nie jest tak jakby tym największym autorytetem. To też zaburzyło moje właśnie takie poznanie i to też spowodowało, że zaczęłam mieć wątpliwości, że Biblia nie jest autorytetem takim głównym i pierwszym w Kościele katolickim. Mhm. To gdybyś mogła powiedzieć, kto jest w zasadzie tym szafarzem zbawienia? No Jezus Chrystus jest szafarzem zbawienia. On zapłacił za moje grzechy. On umarł za mnie na krzyżu. On ja dzięki Jego krwi przed Ojcem Bogiem stoję czysta już teraz. Tak jak tam napisane jest, ja już nie pamiętam, które to są fragmenty, ale że jak nad szkarłat wybieleję, więc to się śpiewa, czyta się, mówi się o tym w katolicyzmie, ale ja tego nie rozumiałam, co to znaczy wybieleć i być czystym przed Bogiem. To jest po prostu, nie było dla mnie w ogóle dostępne, nawet w rozumieniu. To była jakaś taka abstrakcja, że trzeba by było jakiejś interpretacji. A to nie trzeba żadnej interpretacji. Tutaj jest bardzo jasno napisane. I to nie w jednym miejscu. To jest to, jak się czyta, to jest cały czas się czyta i człowiek, jak zaczynałam czytać na początku, to ja po prostu zachwycałam się. Ja sama sobie głośno mówiłam, że jedno, i tu piszę, i tu. A ja tego przecież, ja Biblię czytałam, na ołtarzu chodziłam, przygotowywałam się, a ja tego nie widziałam. To było jakieś takie zaślepienie. To na koniec jeszcze, gdybyś mogła już z własnego doświadczenia powiedzieć, co według Ciebie utrudnia katolikowi poznanie prawdy o tym, co się stanie z nim po śmierci, żeby nie wierzył w tą taką złudną hipotezę, jaką jest czyściec, którego tak naprawdę nie ma. No ja myślę, że tutaj bardzo grają dużą rolę uczucia. To jest takie, no, że człowiek myśli, że może pomóc swoim najbliższym, że coś może zrobić, że nie jest bezczynny, że coś dołoży do tego zbawienia. Dlatego ciężko z tego wyjść, bo przecież nie ma nigdzie oczywisto napisane w Biblii, ja nie znalazłam przynajmniej, szukałam gorliwie, no bo chciałam udowodnić, że On jest, więc to jest ciężka sprawa. Tylko i wyłącznie poznanie Słowa Bożego i szukanie prawdy z takim otwartym sercem i z prośbą zwróconą do Boga, że chce się poznać prawdę. Innej drogi nie ma. Jak człowiek nie będzie sam chciał, to on tej prawdy nie pozna. W katolicyzmie, no ja też to robiłam, że usprawiedliwia się człowiek, bo myśli, że ma lekkie te grzechy, ciężkich, no naprawdę już trzeba być już bardzo grzesznym, żeby mieć te ciężkie grzechy, że ten czyściec to jest takie coś jakby takie, no przedpokój do piekła, że każdy myśli, a co tam se posiedzę w tym czyśćcu, tutaj rodzina za mnie zapłaci, sami niektórzy wykupują sobie te gregorianki tak zwane miesięczne, codziennie msza zapłacona, więc to jest takie bagatelizowanie w sumie grzechu, a co tam taki grzech jakiś mały, to przecież Bóg nie jest taki przecież zły, żeby mógł się tam gniewać, a co tam takie małe, drobne jakieś grzeszki, które się powtarzają notorycznie, bo człowiek nawet nie myśli w kategoriach, że to jest jakieś coś strasznego. Więc to może utrudnić ludziom trafienie do nieba i szukanie zbawienia w Jezusie Chrystusie, no bo nie uświadamiają sobie o swojej tak naprawdę grzeszności, bo myślą, że są dobrymi ludźmi. Ja tak myślałam o sobie, że byłam dobrym człowiekiem i nie miałam powodu, żeby zawołać do Jezusa Chrystusa i prosić Go o zbawienie. Ale jednak zawołałam, bo zobaczyłam, jaka jestem grzeszna, ale to też czytając Słowo Boże, zobaczyłam, jaka grzeszna. Przeczytałam, że za każdy grzech należy się człowiekowi śmierć, a nie byłam taka, żeby jednego grzechu nie być. Miałam ich więcej, nawet i tych lekkich, ale miałam. Dziękuję Ci bardzo za Twoją historię. Mimo, że wybierałaś się jako katoliczka do nieba,
przez swoje uczynki, no i zobaczyłaś, że ta droga jednak jest zamknięta, że nią nie możesz dojść do swojego zbawienia, to jednak dzięki temu, że miałaś otwarte serce, prosiłaś Boga o mądrość, On dał Ci wyjście i rzeczywiście pokazał Ci ratunek w Jezusie Chrystusie. Także chwała Jezusowi za to, że znalazł Cię, a Ty, że poszłaś za Nim. Także bardzo Ci dziękuję za Twoją historię, Państwu również i zapraszam oczywiście za 2 tygodnie na kolejną spowiedź. Do widzenia. Do widzenia.